Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, Profesor Layton i Tajemnicza Wioska. Ten odcinek może być tym odcinkiem, w którym zajdziemy trochę dalej, w którym dojdziemy o wielki krok, w którym zrobimy wielki krok do odkrycia tajemnicy. Tu, no wiedziałem, że gdzieś tu jest sekret, wiedziałem. Dobrze, że mi Gizmo pokazał. Patrz profesorze, ukryty ten, nie sklep, tylko no, ten, nie ukryty sklep, ty ukryta zagadka. Or, box or. Aha. Ech, to było chyba D. Wybrać odpowiednią kostkę. To było chyba D. Sprawdźmy, czy Luke miał rację. Tak! Świetnie. Jest to jest niesamowite. Jestem tak cholernie zadowolony ostatnio z tego, co nam się udaje tutaj zrobić. Potrzebowaliśmy kostki, która miała właśnie wszystkie strony, na każdej stronie coś innego. No. Wyszło całkiem ładnie, muszę powiedzieć. Okej, czyli tutaj załatwione. Wiedziałem, że coś tu mi przeszkadzało. Okej, no to możemy pójść jeszcze do drugiej strony parku, bo tam nas jeszcze nie było. Mianowicie tutaj. Co to jest? Patrz profesorze, jakaś dziwna mała szopka. Interesujące. Wygląda na to, że to ona spuszcza wodę do kanałów. Najlepiej przyjrzyjmy się temu bliżej. No cóż, nie spodziewałem się, że będzie otwarte. Wróćmy tutaj później. Na razie sprawdźmy resztę parku. Ale musi to być gdzieś. Co tu jest napisane? Mówi, aha. Nie wrzucajcie śmieci do rzeki. Lake. Są ludzie, którzy nie wiedzą, że lake to rzeka. Jezioro. Tu. Jezioro. Byście się ze mnie śmieli, gdybym teraz zrobił błąd, co? Dobra, to jeszcze tutaj nie byliśmy. A tu już stoi nasz przyjaciel, a tu jesteś. Co to jest? Ej, jakaś notatka. Ale chwileczkę, najpierw tutaj monety. Monety, monety, tu pewnie będzie. I szczerze wierzę, że tutaj też jej jest. Może w kamieniu? A może nie, w świetniku już patrzyłem, nie? A, jakaś zagadka. Odkryłem zagadkę, a nie chciałem wcale tego. No to świetnie. Jestem zadowolony ze swojego talentu. Przecież tu już jest odpowiedź. Nie, 3.51. Za chwilę obrazek sam wam to wytłumaczy. Jeżeli poprawnie to sobie obmyśliłem. Typ. 51. Chodziło o to, że 51 musi być w środku i jakieś tam przypadkowe liczby są wokół. I która liczba jest największa? No 51. Widzicie, 51. Świetna robota. Uiii. I nawet nic za to nie dostałem. Dobra, notatka. Co tu jest napisane? Ale się zdziwię, jeżeli to notatka od tego kolesia, który już zostawił nam dwie inne. Czy tam trzy inne. No naprawdę byłoby dziwne. O, popatrz profesorze, coś leży tutaj na podłodze. Naprawdę coś dziwnego, nie przyzwyczaiłem się jeszcze do tego, że w tym mieście co chwilę znajdujemy jakieś tajemnicze notatki. Mógłby się dla mnie przeczytać na głos, bo ja nie umiem czytać. Przepraszam, zapomniałem moje okulary, znaczy się. Oczywiście profesorze, popatrzmy. Im starsza się staje młoda dama, coraz bardziej zaraża się sekretem wioski. Jest całkowicie samotna. To dlatego szef poprosił mnie o zbudowanie tego parku rozrywki dla niej. Tak, wygląda na to, że naprawdę dałem z siebie wszystko. Młoda dama? To musi być Flora. Czyli naprawdę dla niej park został zbudowany. Cały park poświęcony jej. Ale nie rozumiem dlaczego... nie rozumiem tego innego zdania. O co chodzi z tym sekretem wioski? Nadal nie mogę... nie mogę się przyzwyczaić do śmierci szefa. Nadal nie mogę jakoś swobodnie działać, kiedy go nie ma. Biedna się... No ja nie jestem ten, ale ona jest bardziej biedna, powiedzmy tak. Biedna młoda dama.
Biedna młoda Miss. Jest teraz sama na tym świecie. Ale co by się nie stało? Moim zadaniem jest dbanie o nią, tak jak szef o nią dbał. Zadbać o nią na miejscu szefa. Czyli Flora jest w dobrych rękach prawdopodobnie. Strona się tu kończy. Brzmi tak, jakby że Baron Reinhold naprawdę bardzo kochał swoją córkę, bardziej niż cokolwiek na świecie. Przeznaczenie może być takie okrutne. Nie. Właśnie chciałem powiedzieć, czy Gizmo nie możemy pokazać gdzieś monety? Gdzie? Tu! Ja to jest tak chamsko ukryte! Dobra, panie Salvatore? Sylwan. Salvatore, tak. O, wy znowu, a to wy znowu. Co myślicie o parku? Dość samotny, prawda? Ale w każdym razie słońce się świeci, ładna pogoda, więc jestem w dobrym humorze. Uczcimy tą dobrą pogodę zagadką. Proszę, to jest jedna z moich ulubionych. Oni są naprawdę, wszyscy w tym świecie są... Uwielbiają zagadki. Oprócz Chelmiego. Chelmi zadaje co jakiś czas zagadki, ale on sam nie jest jakimś tam wielkim fanem zagadek. Chyba. Mogę się mylić. Popatrzcie. Co my tutaj mamy? Piłka od tenisa wpadła w dziurę golfową, czy co to ma być? Dziura wykopana przez Kreta, tylko gdzie Kret się podział, nie wiem. Poszedł po pizzę. Musimy napisać słowo. Dwoma liter, pięciu, słowo mające 5 liter. Czy jakim przedmiotem, czym byśmy wyciągnęli tą piłkę? Fiutem. F. I. U. Ty. I tak są 4 tylko. Nie. I to po angielsku. W, nie F. Chociaż mogę zrobić tak. Ciekawe, czy też będzie dobrze. Nie, są 2 V. Myślałem, że będzie wyglądało jak u Witchavena. Szajse! Szajse! Wy, a? Nie wo. Chodzi o wodę. To jest logiczne. Piłeczka powinna wypłynąć, chyba że się gdzieś zahaczy. Nie wiadomo. Ale taka piłeczka... A! Pływa na powierzchni, kurde. Szkoda, że nie jest z benzyny. No ja pierdolę. Kurde. Nie wiem, jak tutaj napisać... A! Nigdy mi to nie wychodzi. Nie L. A. Aha. A. Szty w mordę kopany. Nie Wall, nie Wall Street. Znaczy Wall Street przez A. A. Nie X. A. A. Nie L. A. Nie A. W. Nie F. W. W. A. Kurwa. Co tu się odwala? Nie cierpię tego. Nie O. Czy tak wygląda O? A jak się nie mogę doczekać, że w następnych częściach już tego nie będzie. To jest największe gówno, jakie widziałem. Kurwa. Napiszę 4. A. Nie B! Byłeś blisko już w alfabecie. A! A! To wyglądało już naprawdę jak A. Staram się tu ładnie narysować. Patrzcie. To... jest... A! Nie L! A! No kurwa! Noż ja pierdolę, dlaczego water nie może być... Kurwa! A!
No ja pierdolę, dlaczego water nie może być pisane przez O? No ja pierdolę, no ja wiem. Nie uuu. A jak napiszę U, no to udaj mi, ale dlaczego z A są takie problemy? No ja nie mogę. A. Ja pierdolę, co tu się dzieje? W. Małe A działa, tak? Ty chamie, ty... Ja nie mogę. Udało się. Mam A. Z C nie ma problemów, co? Ale to trzeba znać angielski. Trzeba wiedzieć, jak się pisze... Water. Nie Walter. Water. Watgern. Nie. Dlaczego nie mogli dać normalnej klawiatury, jak w każdej normalnej grze? Water! Wiesz... Czekaj! Czy naprawdę... Nie! Czemu napisałem przez 2T? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja tutaj do cholery... Nie! Jestem już przemęczony, mam już dosyć. Nie chcę mi się już tutaj z tym bawić. Wa! Nie... Raz poszło, drugi raz nie chce, co? Waty. Kurde, no. Ta gra mnie wykańcza. Tylko taką głupią funkcją. Wat. Czemu napisałem przez... Jak można napisać przez 2T? Przecież sam powiedziałem, że się pisze... Trzeba wiedzieć, jak się pisze, no. I pokazałem, co się dzieje, kiedy się nie udaje. Water. Dwa... Water! O mój Boże, teraz się udało! W końcu, no ja cholera nie, no. Ma! Umarłem. Umarłem. Udało się, jesteś zajebisty, wiem. A, jesteś taki zajebisty, udało ci się, tak, tak. O, skrzypce. No to przynajmniej się... No, skrzypce. Jestem zadowolony. Layton dostaje skrzypce. Będzie profesorem Sherlockiem Holmesem. Czyli co, tutaj to wszystko mamy załatwione? Gdzie? Moneta. A, 4 monety. To powiedziałbym, że co robimy teraz? Do młynu chciałeś iść, tak? No więc tutaj się kończy. Więc wygląda na to, że ten... wygląda na to, że ten bilet, który znaleźliśmy, nie miał żadnego znaczenia. Na to wygląda. Wygląda na to, albo raczej przypuszczam, że moja intuicja nas tym razem zawiodła, Luke. No cóż, wróćmy do serca, Saint Mister. Poszukujmy, albo raczej zacznijmy od naszej kolejnej poszlaki. No dobra. What on earth? Professor! Get away, Luke! Run! You're right! They get through the monsters! That's preposterous! Dlaczego tym razem nie skręcił? I oczywiście, oczywiście, od razu rozwalił to, co nie było otwarte i teraz jest otwarte. I oczywiście. Cholera. Oczywiście, że było zdalnie sterowane, jasne. O tym mówiłem, mówiąc, że tutaj będzie trochę, no, że logika ma, ten świat ma swoją własną logikę. I swoją własną technologię.
Fiu! Dlaczego diabelski młyn... Profesorze, niech pan popatrzy, co się zdarzyło z szopą. No, młyn musiał ją całkowicie zniszczyć. No nie mów, Watsonie, wy wszyscy jesteście tacy sami, kurde. Profesor Watson, doktor Watson, to wszystko to samo. Co chciałeś powiedzieć, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że znaleźliśmy coś, profesorze. Co to mogłoby być? Teraz wejście do szopy jest otwarte, prawda? To wejście może być to wejściem do podziemnych korytarzy, które mogą prowadzić do wioski, taki skrót do wioski jakby, albo tajemne wejście do wioski. Powinniśmy się temu przyjrzeć bliżej, chodź. Ma pan rację, profesorze. Co? Czy on to naprawdę powiedział? Bo czasem tak automatycznie daje tym postaciom swoje własne teksty. W ogóle nie patrzę na tekst. Obym się nie potknął, to miejsce jest naprawdę bardzo ciemne. Pitch black, jak Vin Diesel. O, i zimno też tu jest. Uważaj, Luke. Zwracaj uwagę na wszystko, co może być podejrzane. W takiej ciemności. No, tak ciemno tutaj nie jest, wiesz? Jest strasznie jasno. Gizmo, dawaj mi tu jakąś monetę. A tu jest zagadka w każdym razie. Niech pan popatrzy, jakiś kamienny tablet, tablica kamienna na ścianie, wisi na ścianie. To najwyraźniej zagadka, która pokaże nam wejście, albo raczej strona, kierunek, w który musimy pójść. 89, szkoda, że nie 69, albo 88. 88 to ładna liczba dla Niemców. Dla nazistów, albo raczej. Bo to nie to samo. Musimy odnaleźć tutaj strzałkę. Przyjrzyjcie się. Linie już tutaj częściowo to nam pokazują. Tu może być strzałka. Tu może być strzałka, tak jakby. Tu może być strzałka. Ale powinna wyglądać podobnie do tej. Musimy się sugerować tym. Jedyna strzałka, która jest takiego... która wygląda tak jak ta, jest tu. A, ja znowu. Znowu ja, patrz. I moje... piękne architektury. Znaczy mój talent do rysowania prostych linii. Niby aż tak źle rysować nie umiem, ale to tak dobrze też nie. To jest taki problem. Ręka mi się trzęsie, jak rysuję właśnie w pęcie albo jakoś tak. Ale z ołówkiem to co innego. Mimo, że nie potrafię i tak prostej linii narysować tak łatwo, ale i tak. Jakoś mi wychodzi. To jest nasza odpowiedź, proszę. Musimy iść tutaj, na lewo. Rozumiem, profesorze. Musiałeś mi to wytłumaczyć. Herbatę pije gentleman. Luke jest jeszcze za młody na herbatę, jest dla niego zaś zbyt mocna. Później nie będzie mógł spać w nocy. Co to za bzdety? A patrzcie. Jest tu coś? Nie, ale tu jest kolejne przejście, kolejna zagadka. Niesamowite. Co to za korytarze? Patrz, profesorze, znowu jakieś dziwne drzwi. Albo raczej dziwna wskazówka na drzwiach, czy coś takiego. Wygląda na to, że to znowu puzzle albo zagadka tego samego rodzaju. Żeby ją otworzyć, najwyraźniej musimy ją rozwiązać. Myśli pan, że prawie jakby nas przetestowano? Jakby chcieli nas przetestować? Na pewno za tymi drzwiami się nic nie kryje. O nie, mam tu już film przygotowany. Gdzie? Będę robił po prostu to, co robi tutaj na nagraniu. Bo nie chcę się z tym męczyć. Okej. Proszę bardzo. Co zrobisz najpierw, przyjacielu? Będę robił po prostu teraz to, co ten koleś robi na filmie. Tu? Tu? He? Tu? 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 Pomocy. Pomocy. Pewnie tu chcesz teraz, żebym zrobił to? Co? To? A, resztę chyba mogę sam. Czy nie? To jest takie mocne. Aha. Jestem pewny, że...
A ten film miał nawet dźwięk włączony. Okej, resztę mogę zrobić sam. Pururu. Girorororororo. Girorororo. 30. Bam, jackpot. Jackpot. Correct. Oczywiście, że tak. A co ty oczekiwałeś? Że grzebie sobie w jajach? Nie, jestem geniuszem. W oszukiwaniu. A! Przedostatni kawałek obrazu. Jakiś tajemniczy pokój musi być, albo jakieś pomieszczenie tajemnicze, skoro tak się tajemniczo te drzwi otworzyły. Tajemniczo! Karios. Karios Village. Wow! Nie spodziewałem się takiego pokoju tutaj. Powinniśmy się temu lepiej przyjrzeć. Coś jest nie tak w tym, z tym miejscem. Czuję to w moich kościach. Najpierw poczuj, gdzie są monety. Gizmo potrzebuje pomocy. Co mówisz, Luke? Auć! Gorące! Gorące! Miałeś się tylko przyjrzeć, nie miałeś tego dotykać. A co to jest? Jak się obraz? Coś jest za tym ukryte! O, masz sokole oko. W porządku! Ruszmy tym obrazem. Co tu jest? Klucz! Kingdom Hearts! Naprawdę wygląda jak taki klucz z Kingdom Hearts. Taki. Tylko musi powinien być grubszy ten klucz sam w sobie. A i ten uchwyt i trochę dłuższy i było można by zapierdzielać. Wygląda jakby to był jakiś rodzaj klucza. Ach nie! Geniuszu! Layton, ty mnie już trochę zadziwiasz tu. Ciekawe co otwiera drzwi. Nie dowiemy się, dopóki nie zbadamy tego. Ale wygląda dość... Jego forma wygląda dość znajomo. Profesorze, czy to może być... Tak. Wygląda jak wieża. Klucz do wieży. Żeby od razu można było wiedzieć, do czego ten klucz jest, to takie ułatwienie. Bo tak to by musiał Layton pod całym... Wszędzie łazić, pod każdym domu i próbować każdy... No... Każdą dziurkę od klucza. Chociaż to chyba już robi w Londynie, ale... O tym później. W Layton XXL. Znaczy się XXX, ale wiecie o co chodzi. Wiedziałem, że było coś dziwnego w tym ślepym zaułku. Być może klucz wprowadzi światło w tą sprawę. Luke, musimy wrócić do tej dużej ściany. W północnej stronie miasta, Saint-Mister. Wydaje mi się, albo... Jestem pewny, mam przeczucie, że jest to miejsce więcej niż tylko ślepą zaułczką. Ślepym zaułkiem. Ślepą zaułczką, tak. Gerwant wymyśla słowa. Gerwant von Krebi! Opuszczony park. Zakończone. No ale my jeszcze odcinka tutaj nie skończyliśmy. Mamy jeszcze trochę do zrobienia. Mianowicie, wyjście. I tu gdzieś była zagadka. Tutaj, wiedziałem, że będzie zagadka. Niech pan popatrzy, jak stara ta zagadka jest. O tak, przypomina mi jedną. Chciałby pan ją usłyszeć? Bro. Pattern matching. A, to jest fajne. To jest fajne. Musimy tutaj wzór uzupełnić. To już od pana. To też. Jedna z tych. Tutaj niebieski. Tutaj niebieski. Tutaj zielone, tu czerwone. Nie pasuje. Co z tą? A nie, pasowałoby. Bo tutaj jest nie... Tu jest czerwony, niebieski. Tu jest zielony. Nie wiem. Shit. A co z tym czerwonym? Chwileczkę. Te zielone? A te zielone byłyby tu? Nie. Te zielone byłyby tu. Chociaż można by to też odwrotnie założyć w sumie. To czerwone byłyby tu i zielone tu. To oba miałyby sens. Chociaż nie. Ten tutaj. Ten jest dobry. There we go. There we go. Look, I think... Look, I think I have the answer. The answer. Tfu.
Nie myślałem nigdy, że to będzie aż tak łatwe. Skoro Layton ma herbatę, to ty weź tutaj filiżankę. A, Layton pije z kubka, nocznego, nie z kubka, tylko... Jak to się do cholery nazywa? Tego. Nie z kuba, tylko... Kuba buba, huba buba. Z tego, cholera jasna, jak to się zwie? Czajnika. No. O, to tak fajnie wygląda. Ale to takie żałosne, kurde, to takie żałosne. Ale właśnie lubię takie rzeczy, profesorze Laytonie, takie nielogiczne. Ty... Diabelski młyn ich ścigał, ich śledził. Skręcili i on skręcił, zdalnie sterowane. Ciekawe, kiedy ten tajemniczy koleś to zbudował. Ale widzieliśmy teraz trochę więcej jego, chyba widzieliśmy trochę więcej niż tylko jego wąsy. No cóż, to może być ciekawe. Wyjdźmy stąd. Wszystko jest zepsute, tutaj też jest wszystko rozwalone. Jasne. Tutaj, znaczy tam to jasne, bo tam był ten, koło, to było tam, ale tu też jest, było wszystko rozwalone. Co powie na to nasz przyjaciel? Pewnie on nic nie zauważył, bo tam, o, uciekł. No jasne, nogi za pas wziął. Dobra, wychodzimy stąd. Tu. I don't understand what's going on here. Tu, możemy wyjść, no w końcu. Chcesz stąd wyjść, nigdy tu nie wracam. Już może pan zamknąć, teraz już na pewno nikt tam nie pójdzie. Teraz nie tylko wszystko zgniło, ale też się rozwaliło. Chodźmy sprawdzić tą ślepą uliczkę teraz, natychmiast. Nie rozkazuj profesorowi, ty dzieciaku. Kup sobie porządną czapkę. W porządku, Luke, ale najpierw zróbmy małą przerwę w gospodzie, musimy tam pójść. Jest tam coś, co chcę sprawdzić. Dlaczego gospoda, profesorze? Wygląda na to, że stoimy komuś na drodze, ktoś chce się nas pozbyć. Ktoś chce się nas pozbyć, no. A kluczem do zidentyfikowania tej osoby jest właśnie gospoda. A więc już ma pan pomysł, kto mógłby tym człowiekiem być? Haha, czyżbym wzbudził twoje zainteresowanie? Jasne! Cienisty intrus. Ha! Taki murzyn, kurde, uchodźca do cholery jasnej. Mój Boże. Co tu się dzieje? Musimy wyrzucić intruza. Ojojoj. Poprawność polityczna musi być. Ale nie u mnie. Powiedziałbym, że wchodzimy do gospody. W następnym odcinku wejdziemy do gospody. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych i przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty, a następny rozdział będzie najkrótszy. Prawdopodobnie potrwa około 35 minut, dlatego dam tak... No, dwa 17-minutowe odcinki, coś takiego dla tego rozdziału. I wtedy będziemy mogli już pójść do wieży, do finału. Ale to dopiero później. Nie mam na razie, brakuje mi... ile ja mam? Czekaj, 108 powinienem teraz mieć zagadek. Przynajmniej przy tym walkthrough, w którym sprawdzałem, powinienem mieć w tym momencie 108. Jedną zagadkę mamy u babci Riddleton, czyli czterech zagadki przegapiłem. Cztery zagadki musimy jeszcze sprawdzić, sobie poszukać. Chyba, że niczego nie dają. Jeżeli niczego nie dają, to ich, no, nie będę robił. Ale jeżeli coś dadzą, to wtedy to sprawdzę. Bo popatrzcie, brakuje nam jeszcze do obrazu tylko... jednego kawałku. Raz, dwa, jeden. No i wtedy będziemy mogli sobie obraz złożyć. To będzie piękny obraz. No i wtedy w sumie będziemy mieli, nie będziemy mieli 100%, ale będziemy mieli te wszystkie główne rzeczy tutaj zrobione. Chociaż nie wiem jak to z gospodą, nie wiem czy tutaj zdobędę wszystkie przedmioty. Ale to też nie jest aż takie ważne, udekoruję im jak najlepiej, ale to jeszcze sprawdzimy. Dopiero pod koniec zrobimy to. W każdym razie... Do następnego. Cześć, jeszcze pomyślimy co tam nas czeka.